Cześć wszystkim! Znowu Poziom 7, a czy ciąg tyranii? Dobra, nie wiem jak to się skończy, ale... Ale zobaczmy. Najpierw okrepimy wzroki, na przykład... Polecenia pierwszego mędrca Arvela. Mędrcze Torwenie. Armie Hegemona zostały póki co powstrzymane, ale to tylko chwilowe zwycięstwo. Nie mam pewności, że zdołamy utrzymać tę pozycję znacznie dłużej, ale musimy pamiętać, że Kyros nie chce zabić mędrców Cytadeli, lecz zniszczyć jej tajemnicę. Kyros nie jest wszechpotężna. Kyros nie jest... ona? Co? Dobra. Jej moce można z czasem poznać i zrozumieć, więc słusznie obawia się zgromadzenie zdanej przez nas wiedzy. Ciche archiwum trzeba ochronić. Żadna księżnica w terasach nie może się z nim równać. Wszystko inne jest bez znaczenia. Wszystko. Nie mamy planów, nie znamy planów Hegemona, ale mając czas na badania możemy zniweczyć wszystkie jego plany. Musimy dopilnować, żeby w odpowiedniej chwili mieli dosyć czasu. Skup wysiłki na teoriach Stei odnośnie magii temporalnej. Słusznie zakazaliśmy tak niebezpiecznych eksperymentów, ale teraz trzeba podjąć takie ryzyko. Zbierz starszych mędrców i zejdź na dolne poziomy. Macie tam zostać, dopóki nie rozwikłacie problemu z Kali, który zahamował postępy Stei. Zatrzymanie upływu czasu w jednej komnacie nie wystarczy. Jeśli Kyros zdławi swoją burzą lub wyrzuci Cytadelę w powietrze, musicie znaleźć sposób, by otoczyć zaklęciem całą Cytadelę, jeśli dojdzie do katastrofy. Porażka nie jest dopuszczalna. Jeśli ustąpimy Hegemonowi, księżnica przestanie istnieć. Jeśli obaj przeżyjemy, chętnie pogratulujemy ci przełomu. Ale teraz bierz się do pracy. Okej. Ołtarz otoczony jest rytualnymi kadzielnicami pośrodku jeziora lawy. Wokół centralnego piedestału leżą ciała mędrców, którzy oddali życie, żeby zapobiec zawaleniu się księżnicy. Okej. Notatki mędrca Torwena. Mędrcze Litotesie. Nie możemy w tej chwili nic poradzić na dzwonienie w uszach, ale... Więc musisz wytrzymać do zakończenia konfliktu. Owszem, Arvel wydał bardzo szczegółowe polecenia. Wiem, że wydają się niemożliwe, ale taki mamy klimat. Serio? Serio? Taki mamy klimat. Okej, dobra, jak taki mamy klimat, to taki mamy klimat. Wszyscy potrafiący odczytać ciche archiwum zginęli w ostatnim ataku, więc nie mogą nam pomóc. Na szczęście mam pewien pomysł, ale wymaga on udziału u nas wszystkich. Problemem jest skała. Eksperyment z TI dotyczy małej komnaty. Sądzę, że możemy wzmocnić działanie zaklęcia, powielając sigile całą grupą, na podobieństwo magicznych rytuałów odprowadzanych przez prymitywnych starożytnych. Mędrzec imię słów przysłówkowy uważa, że w ten sposób przykładniczo wzmocnimy działanie zaklęcia, ale kosztem jego stabilności. Zgadzam się z tym, ale nie mamy innych pomysłów. Nikt inny nie zna się na magicznym ogniskowaniu tak jak ty. Nieraz odpowiadałeś, jak drobne bibolety mogą dramatycznie uspokoić zaklęcie, które przerasta możliwości kontrolne maga. Może użyjemy jakiegoś potężnego artefaktu do zagniskowania rytuału? Bez czegoś takiego nagromadzona energia rozproszy się chaotycznie. Zapewne ze skutkiem śmiertelnym dla nas wszystkich. Z odpowiednim artefaktem mamy przynajmniej szansę, że zaklęcie z tej obejmie całą Cytadelę i wprowadzi ją w stan zastoju. Moim zdaniem tylko jeden artefakt może tego dokonać. Same ciche archiwum. To najpotężniejszy przedmiot w tej komnacie. Imiesłów sądzi, że laska godzin wystarczy, ale nie będzie ryzykować. Lepiej użyć cichego archiwum do zagniskowania. Najwyżej potem pomyślimy, jak je odzyskać. Skingowo, jeśli się z tym zgadzasz. Mam nadzieję, że wybuch nie pozbawił cię także wzroku. Okej. Okay. To oznacza, że jak zabierzemy to ciche archiwum, to wszystko się zapadnie. Spadaj zwój. Zabierz zwój i połóż na jego miejsce jeden z artefaktów, aby magia ochronna działała dalej. Bok magicznej energii otacza
otacza zwój znoszący się nad środkową platformą. Na pergaminie widzisz jakieś znaki, ale wydaje się, że one zmieniać z jednego języka na inny. Zdumiewające. Podejrzewałem, że ciche archiwum nie będzie zwykłym pomieszczeniem. Niesamowite, ten zwój musi zawierać tysiące uczonych ksiąg. Spadaj magiczną aurę otaczającą zwój. W zwoju promieniują fale energii unoszące się ku sklepieniu i wypełniające całą komnatę. Wygląda na to, że ciche archiwum ma czynny udział w jakimś działającym zaklęciu, które zapewne podtrzymuje płonącą za księżnicę. Spadaj aktywne zaklęcie. To musi być zaklęcie zastoju czasowego wspomniane w liście Mentsa Arvela. Sądząc po rozrzuconych dookoła cichego archiwum ciałach, magom udało się powstrzymać niszczycielską siłę edyktu Kyrosa, chociaż sami przypłacili za to życiem. Czym jesteś? Kiedy zadajesz pytanie, karta zwoju nagle staje się czysta. Po chwili na pergaminie pojawiają się słowa. W rzeczy samej, ciche archiwum ma być ostateczną składnicą wiedzy. Każdy magicznie przepisany przez nas tekst buzuje pod jego powierzchnią, czekając na wezwanie. Pierwszy skryba Genor, metodologia archiwizacji, tom 8. Stanowicielu, jeśli to prawda, to ciche archiwum ma wartość większą niż niektóre stare krainy. Ciche archiwum było stuletnim przedsięwzięciem Szkoły Pióra i Inkaustu. Jako jeden z jego twórców i strażników dopilnowałem, aby dostęp do zgromadzonej w nim wiedzy mieli jedynie mędrcy z mojego obrzędku. I to tylko ci, którzy powierzono tak... I to ci, którym powierzono taką odpowiedzialność. Ciche archiwum jest więc lśniącym klejnotem, którego piękno niewielu potrafi dojrzeć. Jeśli zwój wpadnie w niepowołane ręce, podejrzewam, że ujawni nie więcej niż jedną na 100 tajemnic w ciągu całego ludzkiego życia. Okej. W mgnieniu oka zapisany tekst znika, zastąpiony przez chaotyczną mieszaninę liter i słów. Nie odpowiada na żadne dalsze pytania. Okej, czyli jeżeli my jesteśmy tymi niepowołanymi ręcami, ręcymo, to i tak pewnie niewiele z niego skorzystamy. Zidentyfikuj ognisko zaklęcia. Eksperymenty mędrca Liotesa z ogniskowaniem zaklęć najwyraźniej się opłaciły. Czar chraniający płonącą księżnicę działa na niespotykaną siłę, a jego chaotyczne prądy energii stabilizowane są przez same ciche archiwum. Przeczytaj zwój. Pergamin nie sposób odczytać. Widać na nim znaki, są pomieszane i nieustannie zmieszają kształt. Widzisz litery z języka staro-zielonego napisane nad kaligrafią północnego imperium, które przekształcają się w słowa koczowniczych plemion ze starożytnego Lazuru, a potem z kolei na wspólny język używany w terasach. Zupełnie jakby wszystkie słowa kiedykolwiek zapisane mieszały się we zwoju. Dotknij zwoju. Sięgasz, byś dotknąć zwoju, ale kiedy twoja dłoń styka się z otaczającym go obłokiem, potężny wstrząs targa pomieszczeniem. Trwa to kilka chwil, po czym ustaje. Radzę zachować ostrożność, stanowicielu. Po edykcie Kyrosa te ruiny nie mają prawa stać. Podejrzewam, że mędrcy użyli cichego archiwum, by w jakiś sposób uniknąć zniszczenia. Dobra, więc mamy wybór. Możemy wziąć ciche archiwum. Kiedy opuścimy księżnicę, domyślam się, że również to zakończy edykt, ponieważ zakazana wiedza opuści księżnicę, a taki jest treść edyktu. Ale my jesteśmy wiernymi sługami Kyrosa, którzy wiedzą, po co został rzucony edykt. To archiwum zagraża władzy Kyrosa, zagraża Kyrosowi. Więc Janusz Tracz, jako najwierniejszy sługa Kyrosa, musi je zniszczyć. Wrzucamy ciche archiwum do lawy. Nie, Barik. Paląca potrzeba.
Lawa się podnosi, uciekać wszyscy. No i jesteśmy. Zawsze się szczyciłam zdolnością uciekania śmierci spod topora, ale następnym razem proszę pieprzone słowa ostrzeżenia. Edykt się skończył. Czy o czymś zapomnieliśmy? Bo ja nie zamierzam tam wracać. Otaczające cię powietrze robi się coraz rzadsze, a swąd żarzących się węgli ustępuje. Kłęby dymu rozwiewają się powoli, odsłaniając niebo. Jej! Kolejny edykt do kolekcji. Fiu! Czujesz potężny impuls ciepłej energii dobiegający z cichego archiwum. Hałas ustaje, ustępują miejsca ogłuszającej ciszy. Twój wzrok się rozmazuje, a zawroty głowy niemal zwalają cię z nóg. Uczucie to przemija równie prędko, jak się pojawiło. Powietrze wokół ciebie zaczyna się uspokajać. Chłonny podmuch wiatru zmiótł iskry i popiół, które jeszcze kilka chwil temu boleśnie drążyły oczy. Po zabraniu cichego archiwum z płonącej księżnicy edykt ognia wygasa. Wydaje ci się, że jego ciepło zgromadziło się w twojej piersi. Okej, zabraliśmy? Chciałem to zniszczyć. Czyżbym źle kliknął? Wiecie co, zobaczę. Tyle wiedzy obróciło się w popiół i dym. Zakończenie dyktu nie cofnie szkód, ale być może teraz uda się odbudować to miejsce. Mam nadzieję, że przyszli uczeni wydobędą księgi i zwoje, które wciąż spoczywają tu pogrzebane. Lubiłem patrzeć, jak czyjaś ciężka praca dosłownie paruje jak stary sweter. Jeśli kiedyś spotkasz Hegemona, spytaj, jak długo zajęło mu przygotowanie z edyktu ognia. Lepiej, żeby mędrcy wyciągnęli wnioski po tym i tym razem dzielili się swoją wiedzą z innymi. Znaleźli się w takiej sytuacji, ponieważ bez opamiętania ją gromadzili. Nie chciałbym, żeby ta historia się powtórzyła. Kształt ognia i intensywność płomieni wciąż żywo stoją ci przed oczyma. Poszczególne elementy potężnego zaklęcia złowa magicznego logika płomieni dokładnie wyryły się w twoim umyśle. Edykt ognia jest teraz częścią ciebie. O, ktoś idzie. O, Marik. Właśnie miałem cię odwiedzić. Dziękuję ci za pomoc. Zajmę się pozostałymi sprawami w księżnicy, które wymagają uwagi wzgardzonych. Ty możesz wrócić do grobowego Asha. Wyślę mu pełny raport, kiedy tylko zdołam. Jeśli będziesz potrzebować w przyszłości mojej pomocy, wystarczy, że tylko wspomnisz. Okej. Okay. Gintla mającą zdolność za wrogość, magiczna pieczęć. Okej, okay, dostaliśmy. Tak, obrazili się na nas. Mieliśmy już całkiem dobrą z nimi. Całkiem dobre z nimi stosunki. Ale... Tak, zniszczenie księżnicy nie pomogło. Tak, w sumie nawet nie miałem opcji, żeby ją ocalić, więc domyślam się, że już w tym momencie gra już w pewnym sensie decyduje za mnie, co robić. A wygląda na to, że moglibyśmy ocalić księżnicę, gdybyśmy użyli laski. Włożyli laskę na miejsce archiwum, ale nawet nie było takiej opcji. Dobra, pasywne, wiedza plus 10 oraz magiczna pieczęć. Ochłonięcie 45 sekund, cel wróg przeciwko wola, przypadłość uciszenie przez 29 sekund. To brzmi bardzo fajne, muszę pamiętać o tym, żeby tego używać. I mam teraz wiedzę 128. Jej, super. Będę musiał poupgrade'ować zaklęcia. Ok, wszyscy są. Więc chyba trzeba załatwić jedną sprawę, co Marik? Dziękuję ci za pomoc, zajmiesz się pozostałymi sprawami w księżnicy, które wymagają uwagi, bla 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 bla. Jeleno, co ja mam z tobą zrobić? Nie tylko sprzedałaś nas szkarłatnemu chorobowi, ale też wykorzystałaś naszą więź przysięgi przeciwko nam. Nigdy nie słyszałam o równie ohydnej zbrodni w dziejach wzgardzonych. Nawet szkarłatne furie nie zrobiłyby czegoś takiego. A już na pewno nie zrobiłyby tego przy wszystkich w taki sposób.
Marik, oni mnie torturowali, nie miałem wyjścia. Mogłaś przetrzymać, czerpiąc siłę z naszej więzi. W końcu byśmy cię odnaleźli. Stanowicielu, dziękuję ci, że zwróciłeś mi moich zwiadowców, ale mam kolejny problem, Jelenę. Chociaż współczuję jej tego, co wycierpiała z rąk szkarłatnego chóru, nie mogę udawać, że nas nie zdradziła. Reszta zwiadowców też nie. Masz dobre pojęcie o sprawiedliwości i prawie. Czy możesz rozsądzić tę sprawę? Jestem zbyt blisko niej, by wydać bezstronny wyrok. Okej, mamy mi opcję z wiedzą 50, więc użyjmy jej. Jelena wyjawiła tylko to, co musiała i zasługuje na powrót do oddziału. Jej dezinformacja uratowała życie pozostałym. Muszę przyznać, że nie pomyślałem o takiej interpretacji wydarzeń. Jelena sprowadziła śmierć na niektórych z nas, ale tylko po to, by ocalić pozostałych. Patrząc na to z tej strony, rzeczywiście polegała na sile swoich pobratyńców, a trudno o czyn bardziej typowy dla wzgardzonych. Jelena, z przyjemnością powitam cię z powrotem w oddziale. Spakuj manatki i zbieraj się do wymarszu. Dziękuję ci, Mariku. Tobie też, stanowicielu. Przysięgam wspierać wzgardzonych moją lojalnością i czynami. Świetnie. Okej. Lupin, co ty tutaj robisz? Czy znamy tego człowieka? Nie wiem. Młody człowiek z podartymi podpalami ubraniu dostrzega cię i salutuje ci w dziwaczny sposób. Nie, to nie tak, prawda? Wybacz mi, stanowicielu, to wszystko dla mnie nowość, otrząkuję. Próbuję przykryć na nagie młodzieńcze zamęcie głosu. Wysłano mnie z żelaznego domostwa, abym pełnił służbę kwatermistrza w... Rozgląda się po spalonej ziemi. Gdziekolwiek się teraz znajdujemy. Zatem prawdopodobnie nie słyszałeś, że grobowy Ash obiecał mi solidny rabat na wszystkie towary wzgardzone, jeżeli płonąca księżnica zostanie odbita z rąk szkarłatnego chóru. Tak, oczywiście, grobowy Ash udzielił mi szczegółowych instrukcji. Obiecałem, że nie zapomnę. Mam dla ciebie specjalne ceny, stanowicielu. Jak trafiłeś na służbę do Asha? W miejscu na północy, z którego pochodzę, żyję się biednie. Brat ściągnął mnie do żelaznego domostwa, gdzie miałem służyć żołnierzom i otrzymywać jakieś wynagrodzenie. Zanim dotarłem na miejsce, wysłano go do garnizonu Cytadeli z Tuni Vendriena. Z pewnością wiesz, co tam zaszło. Okej, naucz go prawidłowego salutu wskardzonych. Bierzesz jego ramię i zaciskasz jego palce w pięść i uderzasz nią w pierść. Młodzieniec wygląda mnie odkasłuje, ale po chwili się otrząsa. Rozumiem. Dzięki ci, stanowicielu. Pokaż, co masz na sprzedaż. Sztylet zaprzysiężonych. Pancerz zaprzysiężonych? To jest lekka skóra. Okej, tego nie potrzebujemy. Hełm? A nie, to jest ciężki. Okej. I rękawice. Dobra, czy nie potrzebujemy tych rzeczy. Tylko pancerz jest... Hełm jest ciężki. To jest sztylet zaprzysiężonych. Tak, troszkę lepiej wygląda, troszkę gorzej, ale... Nie ma nic specjalnego w nim, więc... Nie będę wydawał na niego pieniążków. Dobra, Janusz Tracz. Awansujmy cię. Dam mu żywotność, żeby zwiększyć kontrolę ognia i żeby dodać mu trochę... dodać mu trochę dodatkowych życia, to na pewno się przyda. Dobra, co pioruny wymagają? Zmyślności i chyżości. Okej, tak, wszystkie poziomy czarów nam spadły, ponieważ były podwyższone przez... Edykt. Okej, dobra. Żywotność. Kontrola życia tak również się zwiększy. Dobra, zapisz. A, jeszcze punkcik. Oczywiście. Przywództwo. Okej. Tak, to chciałem wziąć. Skuteczność mikstur plus 50%. Brzmi bardzo fajnie. Okej, zapisz. Dobra. To w takim razie teraz musimy się udać z powrotem do...
grobowa gasza. Zróbmy to czym prędzej. Ciekawi mnie, co się teraz wydarzy w fabule. No to idziemy do żelaznego domostwa. Nowa wiadomość. Okej, zajrzymy tam później. Wszyscy też chcą z nami porozmawiać. Wiecie co, chyba to zrobię. Może się teraz pojawić jakiś twist fabularny. Okej, dobra. Co to dało mi to? Zniszcz płonącą księżnicę. Okej. To był achievement za to. Przy okazji... Tak. Nawaliliśmy już prawie wszystkie dykty. Tak, tutaj nie było żadnego. Został już tylko edykt kamienia. A jest achievement za to, żeby anulować wszystkie edykty. Dobra, pogadajmy może z ludźmi. Może mają coś ciekawego do powiedzenia. Ścieram się z mocami przekraczającymi moje zrozumienie, ale to mnie nie powstrzymuje. I would be more concerned if the case was otherwise. Take care that you don't exhaust yourself and become worthless to the war effort. Okay. What can I do for you? No, chyba tyle. O, mamy jakąś ciekawą opcję. Zwróćcie się do Barika z Rodki. Czy któryś z was zauważyło, że wyjątkowo dobrze walczycie razem? The thought has crossed my mind from time to time. During the many battles of the conquest, we found ourselves standing back to back with enemies on all sides on more than one occasion. The big guy here is as useless as an empty scabbard without his phalanx to keep him alive, but I move fast enough to compensate for it. And it's nice having a living wall of rusted iron I can use for cover. Chcę, żebyście ćwiczyli razem. Absolutely not. Our fighting styles are incompatible. And any disfavored lieutenant will tell you not to join at the hip soldiers who can't stomach each other. I'm inclined to agree. If you want to pair up fighters, there has to be some great passion or magnetism between them. We don't have it. Jeśli to dla was za trudno, nie będę naciskał. Now see here, Versus temperament and unpredictable ways are an annoyance, but no challenge is beyond my skill. Verse? We should take some time to face off in the sparring fields. It might even improve our disposition towards one another. I'd rather watch you devour your armor one shaved off spoonful at a time. But since that isn't going to happen anytime soon, I suppose I'll make an effort. Okej, fajnie. Barek i Zrodka zyskali nową akcję zespołową. Zobaczmy to na Bariku. Nie widzę żadnej nowej akcji. Czy mieliśmy cały czas wyłączone tą postawę? Wygląda na to, że tak. Okej. Wystawy broni. Zdolności zespołowe. Nawalnica strzał. Zrodka wypuszcza kilka strzał z zbroi Barika. Po ostatnim trafieniu Barik wydaje z siebie ryk, zaś strzały wylatują ze zbroi, uderzając pobliskich przeciwników. O, serio? Okej, raz przed odpoczynkiem. Takie sobie obrażenia. Ale dobra. Ciekawe. Dobra. Co reszta ma do powiedzenia? Zdobyłeś spory rozgłos, łamiący dykty hegemona na lewo i prawo. Nie wiem, ile płaci ci Tunon, ale moim zdaniem zasłużyłeś na podwyżkę. Jakie to uczucie? Nie tylko ogłaszać wolę hegemona, ale przy okazji przełamywać jego magię. Wszystko, co robię, jest podporządkowane mojej misji. Trzymanie się priorytetów to bardzo dobry sposób, żeby pozostać przy życiu, ale nie wiem, czy nie powinieneś być trochę bardziej lekkomyślny. Nie doszłam w życiu do niczego, zachowując ostrożność.
Jestem tu, jeśli będziesz mnie potrzebował, ale nie spodziewaj się po mnie wielkiej mądrości. Zrobię wszystko, co będzie trzeba, żeby nasza mała banda przeżyła tę wojnę. A jeśli kiedykolwiek zobaczysz, że słabniesz, skrócę twoje cierpienia i przejmę pałeczkę. Głowa do góry. Okej. Mamy drugi raz tą samą opcję. Dobra, chyba już nie możemy drugi raz tego samego wykonać. Okej, dobra. A właśnie, jak tam moja potęga? Chyba mocno podskoczyła. Tak, mniej więcej o 200 po anulowaniu edyktu. I teraz jest chyba gdzieś tak w 3/4 pełna. Okej, cokolwiek to oznacza. Zobaczymy. Może coś się wydarzy, jak ją napełnię. Edicts have been broken before, but never in all my many years have I heard of one person doing it twice. Trzykrotnie. Nie wiem, czemu się tak... Czy po, przy poprzednim edyktu, dykcie coś się zawiesiło, ale dobra. Każdy może to zrobić. Zastanów się tylko nad sformułowaniem edyktu, a przekonasz się, że Hegemon pozostawił furtki. Simple as raising a giant army and making all the right maneuvers. Knowing what must be done and actually doing it. Well, that's the dividing line between being a legend and being forgotten. Więc co ci chodzi po głowie? Chcesz porozmawiać o bieżących sprawach, czy posłuchać uczonego wykładu? Na razie wszystko. Okej, jak po prostu chcieli zauważyć to. Dobra. To może pogadajmy z... Zobaczmy ten list. W sprawie wiesz. Witaj, Janusz Tracz. Zgadza się. Wieże stoją na całym Teratusie. Dokładna liczba i rozmieszczenie tych budowli jest przedmiotem ostrych sporów i spekulacji, natomiast dwa fakty pozostają bezsporne. Większość wież znajduje się w pobliżu starych murów. Twoja wieża górska jest tu istotnym wyjątkiem. A w niemal wszystkich kulturach z czasów przed nadejściem hegemona istniały mity na temat budowniczych wież. O ile mi wiadomo, terasowcy uważają, że twórcami wież i starych murów były starsze królestwa, choć nie wiadomo na ten temat nic pewnego. Rzecz jasna, na ziemiach, na których ze sprawą hegemona zapował ład i cywilizację, ludzie dobrze wychowani o pochodzeniu wież nie rozmawiają. A to co moim zdaniem powinieneś wiedzieć? Po pierwsze, wieże zachowują się jak magiczne magnety. Jak magiczny magnetyt. Każdą wieżę stale otacza pole magicznej energii. Jeśli wyobrazisz sobie, że przez nasz świat przepływa rzeka magii, wieże tworzą w niej wiry i głębiny, powodując, że nawet słabe zaklęcia nabierają w nich w pobliżu potężnej mocy. Po drugie, i w moim mniemaniu bardzo znaczące, hegemon zakazał prawem wstępu do starych murów, ale w żaden sposób nie zakazał wstępu do wież. Można z tego wywnioskować, że hegemonowi nie przeszkadza ją zwykli ludzie badający wieże, ale pragnie chronić nas przed starymi murami. Albo też hegemon wie, że jeśli ludziom czegoś się zakaże, to na coś natychmiast staje się przedmiotem powszechnego pożądania. Zostawiający jest fakt, że Kyros zabrania wstępu do korytarzy prowadzących do wież, ale na temat samych wież milczy. Na koniec, jako młoda stanowicielka prowadziłam niegdyś sprawę człowieka, który wzniósł kaplicę ku czci hegemona przy podstawie wieży na dalekim południowym wschodzie. Nie znalazłam żadnego dowodu lub fałsz lub zniesławienie, to ta kaplica była samą esencją czci i miłości wobec hegemona. W pewnej chwili jednak człowiek ten powiedział, że ma dowód na to, że hegemon był tu 50 lat przed rokiem zerowym. Ledwo zdążył wymówić te słowa, a mój mentor ściął go na miejscu toporem. Byłam żółtodziobem w sądzie, dlatego nic nie powiedziałam, ale długo zastanawiałam się, dlaczego taki komentarz wymagał śmierci zamiast tradycyjnego usunięcia języka. To jest bardzo ciekawe. Wygląda na to, że Kyros odwiedził również kiedyś tę wieżę. To jest bardzo ciekawa informacja. Okej, dobra, poprośmy o radę. Droga Mytoeis, dziękuję ci za informację. Bardzo doceniam twoją pomoc. Gdybyś znalazła się w mojej sytuacji, jak byś postąpiła? Janusz Tracz.
Okej, okay. List w drodze. Pozostało jeden dzień. Okej, dobra. Niestety nie zdążymy pogadać się z grobowym Ashem w tym odcinku, ale zrobimy to w następnym. Zobaczymy, co się wydarzy. Chyba następnym miejscem, w którym się udamy, to byłyby rozstaje Letiany. Tak, tam została nam jeszcze wieża do blokowania. Może coś jeszcze się wydarzy. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!